Brzesińskie Porozumienie Samorządowe oficjalnie zainaugurowało kampanię wyborczą do zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych. Podczas piątkowego spotkania w spółdzielni mieszkaniowej WPS zaprezentował swojego kandydata na burmistrza Wrześni. Jest nim przedsiębiorca Jacek Pietrzyk. Pietrzyk chce stoczyć z Tomaszem Kałużnym biblijny pojedynek, niczym Dawid z Goliatem. Czy zatem ma przygotowaną procę? Nie, procy nie będzie. Myślę, że mogą być tylko argumenty, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Broń Boże inwektywy. Prywatnie przecież też się znamy z urzędującym burmistrzem. A to było takie biblijne przyrównanie do wypowiedzi kiedyś pana radnego Dankowskiego, który publicznie wypowiedział się, że nie będą wystawiać kandydata, ponieważ, no może teraz nie zacytuję dokładnie jego słów, nie ma szans wygrać z burmistrzem Kałużnym. Tak sobie pomyślałem wtedy, że szanse są zawsze, dopóki piłka w grze. Główny wysiłek WPS-u skierowany jest na wybory do Rady Powiatu. Stowarzyszenie wystawiło kilku znanych kandydatów, którzy mają pociągnąć listy. Krzysztof Wojciechowski, szef porozumienia, liczy na co najmniej kilka mandatów. Na ile mandatów liczycie w nadchodzących wyborach? No i to trudne pytanie. Myślę, że o tym zdecydują mieszkańcy, ale żeby wejść na atmosferę walki wyborczej, powiem wprost, 5-6 mandatów. Rada Miasta, tam nie macie ani jednego radnego, ale tym razem zmieniła się ordynacja wyborcza. Zwiększa to szanse kandydatów, ponieważ no, wygra ten, który ma najwięcej głosów, a nie ten, który startuje z tak zwanej mocnej listy. Tutaj też wystawiacie dosyć znane nazwiska. Tu rozumiem, że tym razem od grudnia, tak, kiedy pewnie będzie pierwsze posiedzenie, zobaczymy też kandydatów radnych Wrzesińskiego Porozumienia Samorządowego w mieście. Tak, mam taką świadomość. Sytuacja uległa zmianie i w zasadzie trudno jest przewidzieć, jak mieszkańcy zareagują, bo są to już dosyć małe obszarowo terytoria i małe ilości mieszkańców. Stąd nie wiadomo, jak się to ułoży, natomiast tutaj też liczymy gdzieś na 3-4 mandaty, przyznam szczerze, tak skromnie. Wojciechowski ma swoich ludzi również w gminie Kołaczkowo. WPS wystawił tutaj kandydatów do rady i na wójta, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Henryka Sotkiewicza. Z czego wynika, że w tak małej gminie jak Kołaczkowo jest aż tylu kandydatów na wójta? Wydaje mi się, że z potrzeby zmian, to znaczy do tej pory w gminie Kołaczkowo od 8 lat, jak jestem radnym, nie ma żadnego pomysłu na reformę oświaty, systemu oświaty czy reorganizację systemu oświaty. Wszystkie działania, jakie były do tej pory podejmowane, spełzły na niczym, wydatki na oświatę rosną. Uważam, że ten układ, to znaczy no ja tutaj obecny wójt, no mamy już komitet wyborczy wójta, kandyduje z niego obecny przewodniczący, także gwarantuje na przyszłe 4 lata, na następne 4 lata, że tak powiem, stagnację i żadnych zmian. W tegorocznej kampanii stowarzyszenie postawiło na młodych ludzi. Szefem kampanii został 25-letni doktorant Maciej Łosiński, który przedstawił program ugrupowania. Tak, dosyć nowatorska kampania wyborcza WPS, czyli Wrzesińskie Porozumienie Samorządowe i Września Pełni Serca. Skąd ten pomysł? Znaczy, no, prawda jest taka, że teraz w natłoku informacji albo ma się ciekawą formę do zaprezentowania jakby tych swoich wartości i idei, albo nie. No i nie chcieliśmy zniknąć jakby w tłumie innych komitetów wyborczych. Prawda jest taka, że też jesteśmy zaskoczeni prowadzeniem tej kampanii wyborczej przez inne stowarzyszenia, bo jakby no jej nie ma. Nie widzę tej kampanii wyborczej w mieście. Na Września Pełni Serca, no, tacy są ci ludzie, którzy organizują to stowarzyszenie, tacy są ci ludzie, którzy startują do wyborów. Tacy są moi przyjaciele z klasy, z liceum, którzy też w tych wyborach startują z listy WPS-u. No i stwierdziliśmy, że to na pewno będzie dobry pomysł, żeby przyciągnąć najpierw zainteresowanie ludzi, pokazać im, co mamy do zaoferowania, a dopiero później mówić o tym, że tak naprawdę chcemy to zrobić, chcemy to zrealizować. Co przyniesie WPS-owi ta mieszanka młodości i rutyny? W tej chwili trudno przesądzić.